Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Susek, to jest World of Tanks i jak możecie zauważyć, witam was pojazdem Centurion NK1, więc to jest odcinek z British Tank Challenge i garść informacji, oczywiście bitwa na koniec. W końcu udało mi się zrobić kometę, czyli skończyć kometę i zrobić to Centuriona. Nie było to łatwe, co tu dużo mówić. Powód był prosty. Ten oto pojazd, który jest tutaj, rzucał mnie mniej więcej w takich proporcjach, że 4, średnio 7-8 bitw na 10 były tiery 8-10, 8-9. Więc pojazdem, którego topowa lówka jest niby siódmego tieru, tak? Ale ona jest po prostu beznadziejna. No 148 penetracji i 208 na goldzie, no Boże, no 208 na goldzie to ósemki od przodu raczej nie przebijemy, a inne siódemki sobie z penetracją trochę lepiej radzą. I 140 uszkodzeń, seria, to by nas zmuszało do ciągłego objeżdżania, zajeżdżania wrogich pojazdów, a Comet nie jest jakimś niewiarygodnie zwinnym medem. No okej, no zobaczcie, silnik piątego tieru, no to chyba wszystko wyjaśnia, nie? Comet jest czołgiem przekomicznym, jest tak zrobionym z dupy w tym drzewku, że mi się bardzo nie podoba. Do Centuriona MK1 jestem trochę lepiej nastawiony. Tutaj za Free Expa zbadałem sobie to działo, bo na ósmym tierze, który losuje na dziesiątki preferencyjnego matchmakingu, na oczy nie widział ten czołg. Gra z tym działem jest bez sensu. Tutaj na goldzie już mamy praktycznie 240, więc trochę lepiej. I następne dni będą się skupiały na zmaksowaniu najpierw gąsienic, potem wieży, w końcu normalnego działa, z normalną przeszywą, szybkostrzelnością, fajną celnością, naprawdę bardzo dobre działo. Trochę damage kuleje, ale to nie szkodzi. Potem zrobi się radyjko i silniczek, więc będzie spoko i droga do Centuriona 7 na 1 będzie otwarta. Jeszcze oczywiście garść informacji, tak, odnośnie tego, jak mi szło. Na komecie 118 bitew, whatever. I pierwszą klasę zrobiłem co najwyżej, czyli też niespecjalnie dobrze mi poszło. No nie wiem, no jakoś, no cóż, E6 ledwie, tak? Niecałe 1200 EFA. Tam nieco ponad fraga na bitwę. Udało się wyśrubować tutaj, wykręcić. Tutaj najlepsi gracze robią ponad dwa, nie mam pojęcia, dwa razy więcej niż ja. Nie mam pojęcia jakim cudem. Damage też marny, 933, czyli cienko, bardzo słabo. No ale no nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić, bo na tym pojeździe robiłem 905, ten jest bliźniaczo podobny, robię tyle samo. No ale serio, no wrzuca mnie na dziewiątki. Cromwellem od biedy dało się coś jeszcze na ósemkach ograć, bo one nie były takie twarde, ale kometem? Serio, z takim gównianym działkiem? Nie wierzę. Także no, to jest na razie Covenanter razem z Kometą konkurują o miano najgorszego czołgu tej linii so far. Tutaj może mi poszło lepiej, ale no, ludziom szło po prostu gorzej na tym pojeździe do Kometa. Nie wiem, nie rozumiem tego czołgu, jest beznadziejny. Na Centurionie MK1 idzie mi po prostu żałośnie so far. No ale no stock tank, powinienem się odbić jeszcze, tak? Dobra. Jeszcze summa summarum nie wiem, jak będzie szło mi tym czołgiem. Myślę, że jak zbadam te trzy moduły, czyli 50k expa, nie wiem kiedy mi to się uda zrobić. Myślę, że w 5 dni może, w tydzień. Bo BTC tak naprawdę, no, było eksperymentem i liczyłem, że podołam, no ale no. Komet po prostu mnie zniszczył. Był beznadziejny i so far
Może jak się powtarzam tym angielszczyzną, zaraz hejty polecą. Jak do tej pory to był najgorszy czołg, bo trzeba było nim sporo zagrać. Uratował mnie 5 razy ex-event i 3 razy ex-event i tylko i wyłącznie dlatego go skończyłem. Nie wiem, dlaczego, nie wiem czy będę grał, gdyż teraz na tapecie jest T44 do gry. Mam na nim 115k doświadczenia wbite, więc 2 dni i ja chcę wbić T54 i go kupić. I zacząć maksować, bo obiekt 140 fajnie byłoby zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc na ten moment, no cóż, mam tego centka i wdrażam się w nim tak jakby. I cóż, ja was jeszcze chcę zaprosić na bitwę z komety, więc do bitwy. Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w bitwie z komety. I cóż, jak możecie zauważyć, jest to bitwa w Plutonie, jaką rozegrałem z Berlietem i Grzechem. Co tu dużo mówić, no kometa jest zmaksowana, tak? Rozkład pocisków mam taki, jaki mam. 50... No. Kometa to nie jest czołg, na którym się zrobi masę damage'u tak naprawdę. I nie ma co ukrywać. Lakeville, bitwa spotkaniowa, tak? No to bez dwóch zdań jedziemy w miasto. Tak naprawdę często jest tak, że nie jedzie się w miasto na bitwach spotkaniowych, ale to jest Lakeville. Jeżeli pojedziemy po lewej stronie, tam jest bagno, tam się ugrzęźnie i zanim zdążysz objechać, bo to masę czasu zajmuje, po prostu skapują to. Więc na Lakeville'u bezwzględnie jedzie się na kapa i go bronić. Tak też zrobiliśmy. Tutaj jesteśmy w bitwie, no cóż, dwa heavyki i medium. Dlatego no. Jak widać, już tam kapują KW-13 twardo. Zresztą nie rozdzielamy się, o to chodzi. O to mi chodziło tak naprawdę. Zobaczcie, no marny damage w ogóle, co to jest? Żeby jeszcze to jakoś spamowało, tak? Też nie spamuję, bo strzelam co 3,7 sekundy. To nie jest dużo tak naprawdę. No 3,7 to jest 7,4 po 280. To jest liczba spora, tylko jeżeli raz nas coś zdąży strzelić, dużo łatwiej jest strzelić raz, a porządnie, niż kilka razy, a słabo, tak? To chyba samo przez się rozumie. Oczywiście, że jak już strzelamy w jakiś cel, który tam na nas nie patrzy i w ogóle jak objedziemy, no to świetnie, bo przebijamy i tak dalej. Tylko że jak widzicie, tutaj są siódemki, tak? No bo na siódemkach ten komecik to naprawdę jest fantastyczny pojazd, ale tylko i wyłącznie na siódmych tierach, no bo na ósemkach to on już żadnej krzywdy od przodu nie zrobi. Nawet z siódemkami ten czołg się potrafi odbijać, to bez problemu. T20 jest przy nim świetnym po prostu mediumem. Ja tutaj no sobie strzelam Visa. Załadowałem na Golda, żeby się od niego nie odbijać, bo te Isy, KW-1S i inne śmieszne czołgi to one odbijają pestki takie potężne. Widać tutaj w kosmos strzeliłem. Taki medy powinny mieć większego rofa i w ogóle i damage od tych wszystkich heavików, prawda? No bo tak powinno być. Tutaj oczywiście Arta mnie potraktowała, bo tak powinno być, że te mediumy całe śmieszne będą biły szybciej od heavików. A tutaj jakby się tak zastanowić, to ja przez 14 sekund, przez 12 niecałe sekund robię, jak wszystko wejdzie, 400 damage'u. A taki Is 390 w jakieś też 12, także to nie ma porównania w ogóle. Medium, że niby szybciej, no chyba nie ten. No na pewno nie ten. Tutaj mi w ciekawy sposób się zaplątał. No i Isa jakoś wykończyłem. No nie powiem, no da się, tak? Da się tym czołgiem fajnie zagrać. Tutaj Bercik zaraz zrobi ciekawą sprawę. W gruncie rzeczy, no. Oceńcie to jak chcecie, to co on zrobi. Ja tutaj jadę dalej, no bo Arta mnie ciekła. Jak widać, Comet nie jest zbyt żwawym pojazdem. Co mam na myśli, że widać, że nie jest? No, nie pędzi jakoś niewiarygodnie szybko.
Tutaj już jest skapowane, tak? No ale z dekap, tak? Poszedł. Już myślałem, że żegnamy się z bitwą. Tutaj kawulec na awku. Fantastycznie, nieprawdaż? Darmowy damage, 640 damage'a to sporo. Niby ładuje szybko, tak? 3,7. Co ja narzekam, świetny pojazd i tak dalej. No i tutaj Bercik zniszczył KW1, który kapował. Nie wiem jak to zrozumieć. No cóż, nie, on lubi niebieski kolor, tak? Ja tutaj sobie strzelam i szukam jakichś zabłąkanych dusz. Grzechu sobie zrobił drugiego fraga. Także w sumie jako pluton to ogarnęliśmy bez dwóch zdań. Tutaj spocik, oczywiście jak zwykle nie wpadnie, drugi strzał trafiony i tutaj mówię do Bercika, zostaw, będzie specjalista, hura! Jakaś bitwa z grzechem, który jest spec. No i tutaj celuję, raz weszło, drugi raz też się udało. I badum, Top Gun jest. Bitwa niezbyt dynamiczna, niezbyt ciekawa, jakoś to poszło swoją drogą, no ciężko mi oceniać, czy to tam, co ten Berliet zrobił, sami to ocenicie. I cóż, to była bitwa z komety, chyba jeszcze mam jedną, a jak nie, to będą już bitwy z Centuriona, tym pojazdem coś fajnego można zagrać, więc dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem, hej!